Mszą świętą w kościele Najświętszej Marii Panny rozpoczęły się uroczystości związane z przekazaniem do użytku nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Grajewie. Modlitwie w intencji ratowników medycznych przewodniczył ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Od lat ratownictwo medyczne w Grajewie istnieje, ale w tym czasie nabiera szczególnego wymiaru. Jest to nowe centrum, które będzie pracować dla społeczności Grajewa. Przez wasze ręce to nowe narodzenie człowieka będzie dokonywało się prawie każdego dnia. Wy jesteście świadkami szczególnie tych tragicznych wypadków drogowych, kiedy to ludzie odchodzą z tego świata, ale też przez wasze ręce dokonuje się ten przedziwny cud powrotu do życia. Jesteście świadkami, jak to serce, które zatrzymuje się w czasie choroby czy w czasie tragicznego wypadku, powoli powraca do życia. Daje to wam, lekarzom, szczególną radość. Jesteście świadkami, jak ten oddech człowieka powraca, jak człowiek z powrotem powraca do życia. Uroczystość była także okazją do przekazania sztandaru Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. O poświęcenie sztandaru ufundowanego przez firmy z regionu łomżyńskiego poprosiła dyrektor Hanna Waniewska. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości, poprzedzani przez kolumnę karetek, przemaszerowali do nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Grajewie. Nowa siedziba filii pogotowia ratunkowego w Grajewie powstała w sąsiedztwie Komendy Policji i Straży Pożarnej. Ta kosztowna inwestycja, warta niemalże 2 100 000 zł, została sfinansowana ze środków własnych i z budżetu województwa w wysokości 570 000. Składam serdeczne podziękowania
zarządowi województwa podlaskiego, a w szczególności panu marszałkowi Jackowi Piorunkowi, który zawsze pamięta o mieszkańcach byłego województwa łomżyńskiego. Panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i za wszystkie starania podjęte na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Panie marszałku, proszę o przyjęcie tej pamiątkowej tabliczki, która jest wyrazem naszej wdzięczności. Placówka medyczna powstała przy wsparciu samorządu województwa podlaskiego. Dbamy o nasze 4 wielkie szpitale wojewódzkie, Białystok, Łomża, Suwałki i Choroszcz, ale też zależy nam na tym, żeby system ratownictwa w wojewódzkich stacjach pogotowia ratunkowego, i też mamy je 3, Białystok, Łomża, Suwałki, odbywał się zgodnie ze standardami europejskimi. Po to inwestycje, wyposażanie w sprzęt oczywiście tych placówek, ale przede wszystkim inwestycje. Inwestycje nie tylko w centrach tych stacji, ale również w filiach, tak jak tutaj w Grajewie. Dzisiejsza inwestycja prawie 2 200 000, w tym 570 tysięcy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. To powoduje, że dzisiaj w Grajewie funkcjonuje placówka stacji pogotowia ratunkowego o najwyższych standardach i wierzę, że mieszkańcy Grajewa, mieszkańcy okolic przez to będą czuli się bezpiecznie i też wierzę, że doceniają wkład Urzędu Marszałkowskiego w to, co robimy na rzecz Grajewa i okolic, bo trzeba pamiętać, że to nie tylko Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ale wiele, wiele inwestycji dzisiaj świadczy o rozwoju Grajewa i powiatu grajewskiego i ogromny wpływ mają na to pieniądze, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, a także pieniądze unijne, które na te inwestycje przekazujemy. Organizatorem ratownictwa i zarządzania kryzysowego jest wojewoda. Gratuluję Państwu nowej siedziby, gratuluję sztandaru, który niech pozwala Państwu manifestować przynależność do systemu ratownictwa medycznego, abyście zawsze godnie pod tym sztandarem reprezentowali własne środowisko i jednocześnie zapewniali nas, wszystkich obywateli, że zawsze jesteście gotowi do tego, aby ratować nasze zdrowie i ratować nasze życie. Nowa siedziba filii pogotowia ratunkowego została zbudowana przy wsparciu samorządu powiatu grajewskiego. Z okazji otwarcia w imieniu samorządu składamy serdecznie gratulacje i wyrazy uznania. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim osobom oraz instytucjom, które zaangażowane były przy realizacji tej bardzo ważnej społecznej inwestycji. W czasie oficjalnego otwarcia goście honorowi dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Nowy obiekt poświęcił ksiądz biskup Janusz Stepnowski. Oficjalne otwarcie było także okazją do zwiedzania nowej placówki służby zdrowia. Spotkania zorganizowany został pokaz sprawności działania policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego.